Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Danganronpa. Moi drodzy, mamy delikatne zmiany, jeżeli chodzi o nasz tutaj voice acting, więc niestety nie udało mi się nadal zrobić głosu dziewczęcego i tak dalej, i raczej to się już nie zmieni, jeżeli chodzi o to. Nie zmienia to faktu, iż wprowadziłem dwie drobne zmiany, które mam nadzieję, że zauważycie podczas oglądania odcinka. Po pierwsze, zauważyłem, że ostatnio mikrofon coś zaczął szwankować i były delikatne przystery. Mam nadzieję, że się to zmieni. Zobaczymy na jak długo, bo chyba mikrofon jakoś zbyt dźwięki wyłapywał. Oprócz tego... Zgubiłem myśl. Dobra, nieważne. To na razie tylko pierwszy punkt. Drugi będzie, jak sobie przypomnę. Idziemy teraz do pokoju studio. Znaczy, do pokoju studio. Do studio nagrań, do którego mieliśmy się udać, żeby znaleźć jakieś płyty, jakieś nagrania. Tak więc przejdźmy od razu tutaj. I zobaczmy, czy coś tu jest. Obok ekranu jest wysokiej jakości odtwarzacz DVD. Powinienem dać sobie radę z płytami. Ale nigdzie nie widzę żadnych płyt. Odtwarzacz sam w sobie jest bezużyteczny. Gdybyśmy mieli co oglądać, przynajmniej czas by jakoś mijał. Może w tych... Ale tu patrzyliśmy chyba ostatnio. A? W tym kartonie coś jest. To... Płyty DVD. Każda ma na sobie przyklejoną nalepkę z naszymi imionami. To muszą być te filmy dla każdego z nas, o których wspominał. Idę zawołać resztę. No i pobiegła. Nie poszedłem za nią. Po prostu stałem tak jak stałem. Płyty leżące przede mną całkowicie zwróciły moją uwagę. Nie ruszyłem się z miejsca. Chyba coś widzę. Obok ekranu jest wysokiej jakości odtwarzacz DVD. Prawdopodobnie da sobie radę z tymi płytami. Może tylko szybciutko obejrzę swoją, zanim wszyscy się tu zgromadzą. Pogrzebałem w tych płytach, które znalazłem w kartonie i wziąłem tę z moim imieniem. A potem wsunąłem ją w kosztownie wyglądający odtwarzacz. Usiadłem i z zaciekawieniem wpatrywałem się w ciemny ekran. I wtedy... O! Mimowolnie głośno krzyknąłem, a serce zaczęło łomotać mi w klatce piersiowej. Ponieważ tym, co zobaczyłem na ekranie, była moja rodzina. Makoto-kun, anata ga Kibogami Gakuen ni erabareru nante yume mitai da wa. Ganbatte ne. Moje przyjęcie do Akademii Szczytu Nadziei jest taki, jest jak spełnienie marzeń. Daj z siebie wszystko. Jibun no musuko toshite hokori ni omou zo. Demo... Synu, jestem z ciebie taki dumny, ale pamiętaj, nie przemęczaj się za bardzo. Czy mnie widzisz, Makoto? Życzę im mnóstwo szczęścia. Gdyby ten film się tu skończył, wszystko byłoby w porządku. Po zostawieniu mojej rodziny, by uczęszczać w Szczycie Nadziei, ta wiadomość mogłaby mi dać siłę i nadzieję. Gdyby to była normalna szkoła, czułbym się szczęśliwy, a nawet trochę zażenowany przez to. Ze wsparciem mojej rodziny miałbym motywację, by stać się jeszcze lepszy. Ale tutaj było całkowicie inaczej. Nie przeżywałem zwykłego szkolnego życia. Miałem więc silne przeczucie, że film tutaj się nie skończy. Nienawidziłem tego przeczucia, ale... okazało się być w pełni trafne. Tym razem nie mogłem nawet wydać dźwięku. Mój głos po prostu... zamarł. Gdzie się wszyscy podzieli? Wygląda jak strefa wojenna czy coś. Jakby w odpowiedzi z głośników nagle wydobył się głos. Oczywiście rozpoznałem ten głos. To był... on.
Makoto Naegi, przyjęty do Akademii Szczytu Nadziei i jego rodzina, która wspierała tego szczęściarza. Ale wygląda na to, że dobrobyt tejże rodziny dobiegł końca. Rejuśku, jest źle. Co takiego mogło stać się z bezpieczeństwem tej rodziny? Odpowiedź poznasz po ukończeniu szkoły. Co to było? Co się z nimi stało? Zacząłem się trząść. Czułem, jak strach oraz gniew się we mnie gotują, niczym lawa. Cholera! Uderzyłem pięścią w stół, a potem znowu i znowu. Myślałem tylko o jednym. Co jeszcze? Jak mógłbym myśleć o czymkolwiek innym? Muszę się stąd wydostać w tej chwili. Muszę się upewnić, że wszyscy są bezpieczni. Makoto? Co się stało? Upewnić się, że kto jest bezpieczny? Zauważyłem, że wszyscy stoją przed wejściem do sali nagrań. Odkrywali się we mnie bardzo zdezorientowani. Coś się stało? Bez słowa wskazałem na kartę. Czy to o tym mówił Monokuma? Co na nich jest? Wszyscy zebrali się wokół kartonu i każdy wziął płytę ze swoim imieniem. Jeden po drugim popędzili do monitora. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Co to kurwy? To nie może być prawda. To wszystko montaż, racja? Ta, nie ma mowy, żeby były prawdziwe. Nie ma mowy. Ja już nie mogę. Nie wytrzymam tego dłużej, wypuśćcie mnie stąd. Po zobaczeniu ich reakcji wiedziałem, że zobaczyli coś podobnego co ja. Nikt nawet się nie starał ukrywać strachu i zdezorientowania. Za wyjątkiem jej. Nawet teraz była całkowicie spokojna. Rozumiem, więc to miał na myśli mówiąc motyw. Chcę spotęgować nasze pragnienie wyjścia, żebyśmy stali się bardziej chętni do zabójstwa. To klasyczny przykład dylematu więźnia. Pozwól, że podam przykład. Wyobraź sobie dwa państwa będące na granicy wojny. Ale oba te państwa chcą pokoju i wycofują swoje wojska na znak dobrych zamiarów. Ale istnieje szansa, że jedno z państw zdradzi, więc boją się opuścić gardę. W rezultacie żadny z nich nie wycofuje wojsk i na koniec oba zdradzają siebie nawzajem. Innymi słowy, strach przed nagłym oszustwem jest największym wrogiem stabilności. To brzmi trochę jak nasza obecna sytuacja. Wszyscy mówią, żebyśmy współpracowali, ale w głębi serca boją się, że ktoś zdradzi. Nie pakuj nam do głowy takich okropności. Dokładnie tego od nas chcą. Teraz to mówisz, ale może wydaje ci się, że gdy już wszyscy opuszczą gardę, to będziesz mógł... Co? Oj. To jest właśnie to, czego pragnie Monokuma, albo ktokolwiek, kto za tym stoi. Chcę, żebyśmy się pokłócili. Nie widzicie? Masz rację. Musimy się wszyscy uspokoić. No dobra, to może powinniśmy wszyscy... pogadać? Może jeśli wszyscy powiemy, co widzieliśmy, to znikną całe te podejrzenia. Poza tym chyba wszyscy jesteśmy tego super ciekawi, prawda? Zastanawiam się, co było w innych filmach. Kłamałbym, mówiąc, że mnie to nie ciekawi. Ej, Sayaka? Co było w twoim filmie? O co chodzi? No już, powiedz nam. Sayaka? Delikatnie położyłem dłoń na jej ramieniu. Zostaw mnie!
Nagle odepnęła moją rękę i uciekła. Sayaka? Yamero. Zostawcie ją. Nie mogę. Muszę mieć pewność, że nic jej nie jest. Nienawidzę takich melodramatów. Mnie osobiście nie interesuje, co się z nią stanie. Bo jesteś strasznie oschła. Naprawdę się martwię? Więc dlaczego nie zrobisz, co uważasz za słuszne? Przecież nie musimy cały czas być razem, czyż nie? Powiedziawszy, mam własne sprawy do załatwienia. Żegnam. Każdy poszedł w swoją stronę. Ale teraz nie mam czasu martwić się o nich. Muszę szybko znaleźć Sayakę. Dobra. Co, możemy z nim porozmawiać? Możemy. Możemy, nawet musimy. Co było w twoim filmie, Taka? Widziałem... Wybacz, ubranie tego w słowa może zająć mi trochę czasu. Wszyscy zaczęli się denerwować. Znaczy, jak ktokolwiek miałby być teraz spokojny. Czemu coś takiego ma w ogóle miejsce? Po prostu tego nie rozumiem. Nie mogę. Żeby być zdolny do zrobienia czegoś takiego. Czy to przez to naprawdę jest seryjnym zabójcą? Czy to przez to, że jest naprawdę seryjnym zabójcą? Tak, możliwe. Co było w tym filmie, Sakura? Moja rodzina. Ale nie denerwuję się tym, co widziałam. Jeśli jesteś silny, musisz zaakceptować swoją śmierć. Tak jest w mojej rodzinie. Ale nadal nie chcę wierzyć, że przegrali tak łatwo. Jak? Co było w twoim filmie, Kyoko? Czemu miałabym ci powiedzieć? No nie wiem, może dlatego, żebyśmy współpracowali? Ej, Makoto, te filmy to jakaś ściema, co nie? Chciałbym też tak myśleć, ale... Co do diabła, stary? To wszystko jest jednym wielkim kłamstwem. Musi być. Co było w twoim filmie, Hifumi? Grzeczność wymaga, abyś zanim kogoś spytasz, sam powiedział, co ty widziałeś, nie sądzisz? Cóż, ja... Czemu zatykasz uszy? Jeśli nie usłyszę, nie będę musiał mówić o sobie. Sztuką jest nie widzieć zła, nie słyszeć i o im nie mówić. Nie sądzę, że tak to działa. Dobra, znajdźmy Sayakę. Opuśćmy pomieszczenie. Gdzie ona mogła pójść? Na pewno nie odeszła za daleko. Powinienem przeszukać szkołę. Gdzie ona może być? Sklepik? Sklepiku jej nie ma. Szukamy dalej. Gdzie się podziała Sayaka? W każdym razie ten film był dość przekonujący. Prawie pomyślałem, że jest prawdziwy. Ale jest sfałszowany, nie? Musi być. Chciałbym w to wierzyć, ale... Co jeśli są prawdziwe? Dobra, może tutaj? Może jest na stołówce albo gdzieś. Mam straszną, straszną krypę. Leon Kuwata. Nic ci nie powiem, nic a nic! Co? Nic ci nie powiem, nie ma opcji, nigdy, nie będzie takiej opcji. Udajesz takiego miłego, żebyśmy ci powiedzieli, co tylko zechcesz, nie oszukasz mnie. Cholera jasna, skąd do cholery wzięli to nagranie? Dobra, tu jej nie ma. Tu jej nie ma. Tu jest Oi. Sala nagrań. Czerwone drzwi. Rattle, nie działa. Klasy? Jest możliwe, że tu będzie Sayaka? Jest Sayaka. Znalazłem ją w rogu pustej klasy. Siedziała na krześle z rękoma na kolanach, wpatrując się pusto w podłogę.
Wyglądała, jakby była zmartwiona albo rozgoszczona, albo nie. Jej twarz nie wyrażała żadnych emocji. Nic, co można nazwać emocją. Tak, jakby jej prawdziwa maska została oderwana. Sayaka, wszystko dobrze? Tak, nic mi nie jest. Prawdę mówiąc, nie. Jak mogło być wszystko dobrze? Co takiego zrobiliśmy, że skończyliśmy w taki sposób? Dlaczego robią nam takie okropne rzeczy? Chcę wyjść. Wypuśćcie mnie stąd w tej chwili. Sayaka, uspokój się. Gdy demolowała wszystko wokół, złapała ją za ramiona. Rozumiem cię. Wiem, jak się teraz czujesz, kiedy tylko myślę, co mogło stać się mojej rodzinie. Ale teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy zachować spokój. Dokładnie tego od nas chcą. Oni chcą, byśmy stracili panowanie nad sobą i przestali myśleć racjonalnie. Pomyśl o tym. Te filmy muszą być sfałszowane. Ponieważ gdy te rzeczy naprawdę się wydarzyły, wywołałyby niesamowite zamieszanie. Przecież chodzi tu o nasze rodziny, o policję, o wszystkich. Prawda? Więc po prostu się uspokójmy, dobrze? Inaczej już przegraliśmy. Wiedziałem, że próbowałem przekonać sam siebie tak bardzo jak ją. Ciągle powtarzałem sobie te słowa, by przegonić obrazy, które wyrywały się w moją pamięć. Bądź spokojny, dobra? Po prostu bądź spokojny. Tak długo jak będziemy współpracować, jestem pewny, że uda nam się odnaleźć wyjście z tego miejsca. A pomoc może przybyć nawet wcześniej. Ale co jeśli nie ma wyjścia? Co jeśli pomoc nigdy nie przybędzie? Jeśli tak się stanie, wtedy wyciągnę cię stąd samemu, bez względu na wszystko, nieważne jakim kosztem. Po tym, jak to powiedziałem, zaniemówiłem. Nie miałem pojęcia, co we mnie wstąpiło. Sayaka? Proszę, pomóż mi. Jej głos był cichy i roztrzęsiony. Dlaczego? Dlaczego mi się to przytrafia? Zabić. Zabić albo zostać zabitym. Nie wytrzymam tego dłużej. Sayaka. Odsunęła twarz od mojej klatki piersiowej. Spojrzała się na mnie jej dużymi, zapłakanymi oczami. Czy naprawdę mogę wierzyć w to, co powiedziałeś? A-a? W tym, że pomożesz mi się stąd wydostać. Nieważne jakim kosztem. Obiecuję. Makoto, jesteś jedynym, któremu mogę zaufać, więc proszę. Nieważne, co się stanie. Bądź zawsze przy mnie. Potrzebuję cię po mojej stronie. Jezu, głupia jest to, że nie widzimy, kiedy będzie dubbing. Powinno być jakiś cutscenkach czy coś. Oczywiście, że będę przy tobie. Nieważne co, zawsze będę przy tobie. To znaczy, koniec końców jesteś moją asystentką. Dziękuję ci, Makoto. Słysząc to od ciebie, czuję się o wiele lepiej. Czuję, że mogę przez to przejść, tak długo jak jesteś tu ze mną. Tak jak powiedziałeś, jestem twoją asystentką. Ten uśmiech, który znałem dobrze, powrócił na jej twarzyczce. Był trochę wymuszony, ale nadal. To była ogromna poprawa w porównaniu z tym, jak się czuła przedtem. Podnosi się! Makoto, podnosi się! Co się podnosi? Naprawdę musisz o to pytać? Twój maszt! Wynoś się stąd! Nie, chcę być w waszym trójkąciku! Boże, skoro nie masz zamiaru stąd wyjść, to przynajmniej wyjaśnij, o co do cholery chodzi z tymi filmami. To
wyjdzie. To zaraz wyjdzie. Moje nieskazitelne, czyste, białe. Nadzieje! Moje szczere, niewinne nadzieje zaraz wytryśnie. Zacisnąłem pięść, wycelowałem i zamachnąłem się tak mocno, jak tylko potrafię. Nigdy w życiu nie włożyłem jeszcze tyle energii w pojedynczym ruchu. Odchyliłem się, skupiłem całą swoją siłę i wrzuciłem wszystko z siebie. Jesteś cały? Jeśli nie uniknąłbym twojego ciosu, złamałbyś jedną z zasad regulaminu szkolnego. Chłopie, jesteś tak powolny, niczym staruszka na pasach. Mógłbym w tym czasie opęzować cały garnek miodu, zanim dokończyłbyś swój cios. Twoja szybkość, zręczność, czujność, pasja, zuchwałość, poczucie rozpaczy, antagonizm, tego wszystkiego ci brak. Co to było przed chwilą? On chciał się z nami podrażnić. Cóż, póki co, chcesz może wracać? Tak. Monokuma przyszedł i prędko zepsuł dobrą atmosferę, którą dopiero co stworzyliśmy. Wraz z Sayaką skierowaliśmy się z powrotem do akademika. Powinnaś trochę odpocząć, Sayaka. Nadal wyglądasz na roztrzęsioną. Przepraszam, że martwię cię tak bardzo. Masz rację, pójdę się położyć na chwilkę. Z kiwnięciem i małym ukłonem weszło do swojego pokoju. Poszedłem przekazać innym, że z Sayaką wszystko jest w porządku. Kiedy skończyłem, wróciłem do swojego pokoju. Trudno było myśleć na spokojnie po obejrzeniu tych okropnych filmów. Potrzebuję odpoczynku. Rany. Na poważnie, co tu się dzieje? Jest tak wiele problemów, a nawet nie wiem, który jest większy. To, że jesteśmy tu uwięzieni? Czy to, co widziałem na filmie, może być prawdziwe? Monokuma? Czy to, co mistrz gry ma dla nas w zanadrzu? Albo my sami jesteśmy największym problemem dla nas? Chcę się stąd wydostać, ale nie mógłbym nikogo zabić. Ciekawe, czy inni też tak myślą. Tak, to jest największy problem w tej chwili. A? Kiedy otworzyłem swoje oczy, od razu spojrzałem na zegarek. Jest prawie 22. Zasnąłem, nie zdając sobie z tego sprawy. Zaraz zacznie się cisza nocna. Więc kogo o tej porze może sprowadzać? Dobra, zobaczmy, kogo o tej porze może sprowadzać. Przepraszam, że przyszłam o takiej porze. Sayaka? Co się stało? Sayaka, co ty tu robisz o takiej porze? Wtedy zauważyłem. Jej ciało drżało. Czy wszystko w porządku? Przepraszam, że przeszkadzam, ale stało się coś naprawdę dziwnego. Coś dziwnego? Chwilę temu, kiedy leżałem w swoim pokoju... Zobaczcie, że to jest napisane Makoto Naegi. Nagle moje drzwi zaczęły trzepotać i trząść. Jej głos brzmiał, jakby całe powietrze zostało wyciśnięte z jej płuc. Samo słuchanie, co ona mówi, powoduje u mnie ciarki. To tak jakby ktoś chciał siłą otworzyć moje drzwi. Oczywiście moje drzwi były zamknięte, więc nie mógł się do mnie dostać. Ale za to zaczął coraz mocniej szarpać drzwiami. Byłam tak przerażona, że nie mogłam się nawet ruszać. Co się potem stało? Po pewnym czasie po prostu przestał. Poczekałam jeszcze chwilę, potem zerknęłam za drzwi, czy ktoś jest na zewnątrz. Ale nikogo tam nie było. Ktoś próbował wejść do twojego pokoju? Ale kto mógł chcieć to zrobić? To nie tak, że podejrzewam kogoś szczególnego, ale
Często czuję się strasznie niespokojnie. Co jeśli coś takiego by się wydarzyło w środku nocy? Co ja bym wtedy zrobiła? Nie musisz się o to martwić, racja? Wiesz, nie możemy wychodzić na zewnątrz, kiedy jest cisza nocna. Ale to tylko obietnica, jaką złożyliśmy. Co jeśli ktoś postanowi ją złamać? Więc... Dlaczego nie zostaniesz dziś w moim pokoju? Czy to sprawi, że poczujesz się lepiej? Proszę? W szkolnym regulaminie jest powiedziane, że musimy spać w pokojach w akademiku. Racja? Nie jest mi dokładnie, w którym pokoju każda osoba powinna spać, więc... Ale dwójka ludzi dzieląca jeden pokój to... No wiesz... A... Wybacz, nawet o tym nie pomyślałem. Szczerze, to nawet nie przyszło mi to do głowy. Spokojnie, mi też... Ale to nie tak, żeby mi to przeszkadzało, ale... Jeśli nie masz nic przeciwko, moglibyśmy się zamienić pokojami? Tylko na jedną noc. Zamienić się pokojami? Jeśli to pomoże ci się uspokoić, jeżeli to pomoże uspokoić ci myśli, to nie mam nic przeciwko. Nie będzie mi to przeszkadzać, że będziesz siedziała w moim pokoju, ale... Jesteś pewna, że będzie w porządku, jak będę spał w swoim? Czy to nie będzie dla ciebie problemem? Będzie dobrze, ufam ci. W takim razie... To jest szkolne ogłoszenie. Jest teraz 22. W związku z tym, oficjalnie jest teraz cisza nocna. Wkrótce drzwi do jadalni zostaną zamknięte, a wejście w to miejsce będzie surowo zabronione. No dobrze, słodkich snów wszystkim. Dobranoc, śpijcie spokojnie, karaluchy pod poduchy. Nastała już cisza nocna. Dobra, więc postanowione. Pójdę do twojego pokoju. O, jeśli chcemy zamienić się pokojami, to lepiej jakbyśmy też wymienili kluczami. Ach, no dobrze, wymieńmy się kluczami. Znowu? Esparyskara. Tak jak już mówiłam, jestem medium. No, nie powinnaś teraz powiedzieć, że żartowałaś czy coś? A co jeśli nie żartowałam? Na jej twarzy pojawiło się coś, co przypominało uśmiech. Dzięki Bogu. Wygląda na to, że zaczyna wracać do siebie. Okej, więc wymieńmy się kluczami. Dobrze. Wymieniliśmy się kluczami, a kiedy spojrzałem się na nią ponownie... Na jej twarzy pojawiło się kolejne zmartwienie. Makoto, proszę, uważaj na siebie. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść do ciebie, pod żadnym pozorem nie otwieraj. Nie otworzę. To samo tyczy się ciebie, Sayaka. Nieważne kto będzie, nie otwieraj nikomu drzwi. Nawet jeśli będę pewna, że to ty, absolutnie nie otworzę drzwi. W przeciwnym razie, jaki jest sens zamiany pokoi? O, i tak swoją drogą. Moje drzwi lubią się zacinać, ale jest sposób na otworzenie ich. Musisz przekręcić klamkę, a potem podnieść do góry, kiedy ciągniesz. Wtedy drzwi powinny się otworzyć bez problemu. Dobrze, ale prysznic jest wyłączony w trakcie ciszy nocnej, wiesz? O, no racja, zapomniałem o tym. Ale będę mogła użyć rano, więc dziękuję. Dobra, lepiej już pójdę. Widzimy się jutro, Sayaka. O, odnośnie tego, co powiedziałam wcześniej. Hmm? Kiedy powiedziałam, że jestem medium, to tak naprawdę żartowałam. Szczerze mówiąc, mam po prostu świetną intuicję. Tak, wiele razy się o tym przekonałem. Więc dobranoc. Widzimy się rano. Sayaka wysłała mi ostatni uśmiech na rozstanie, a ja udałem się do mojego pokoju. Rozejrzałem się po korytarzu, jak tylko wyszedłem. Drzwi wszystkich innych były zamknięte. Droga była czysta. Jak dobrze, że nikogo tu nie ma.
Upewniając się, że nikt mnie nie obserwuje, wszedłem szybko do pokoju Sayaki. Więc to jest pokój Sayaki. Nie różni się niczym od mojego. Ale pachnie tu ładnie. Dobra. Mamy coś, może coś w koszu? To trochę dziwne tak zaglądać do cudzego kosza, ale jestem zbyt ciekawski. Czy to jest jedna z tych płyt, które znaleźliśmy w pokoju nagrań? Jest na niej imię Sayaki. Nie miałem wcześniej szansy dowiedzieć się, co było w jej filmie. Ale myślę, że najlepiej będzie, jak sama mi pozwoli to obejrzeć. Dobra. Jest coś jeszcze? W moim biurku miałem zestaw narzędzi, ale Sayaka ma w nim zestaw do szycia. Jest tak, jak było zapisane w notce. A obok niego jest mapa ludzkich organów. Oh fuck. Robi się bardzo niebezpiecznie. Jeśli dobrze pamiętam, to wszystkie drzwi w łazienkach dziewczyn mają zamki. Nie jestem pewien, czy chcę tam wchodzić, ale obawiam się, że kiedyś będę musiał. Nie sądzę, żeby Sayaka chciała, żebym weszł jej po pokoju. Powinienem niedługo pójść spać. Gdy położyłem się w łóżku Sayaki, otulił mnie miły zapach. Zapach Sayaki. Może on przyniesie mi jakiś minutki sen. Czując się trochę lepiej niż przedtem, zasnąłem. Wyobraź sobie, że jesteś w wielkim statku kosmicznym w trakcie międzygalaktycznej przygody. Słyszałeś może o Arce Noego? Jesteśmy czymś w tym rodzaju. Ustawiliśmy żagle i opuściliśmy Ziemię. Tutaj nie musisz się martwić o nieznośnych sąsiadów, pijanych kierowców, świadków jechowych czy podpalaczy. Nie musisz się martwić o warstwę ozonową ani o to, że dostaniesz astmę przez zanieczyszczenia powietrza. I oczywiście nie musisz się martwić żadnymi testami czy treningami, ale... Nawet nasz Boży Świat Wolności ma kilka zasad. Przecież wolność może tylko istnieć dzięki zasadom. Jeśli naprawdę chcesz zwracać na tą małą śmierdzącą kubkę, którą nazywasz Ziemią, postaraj się przestrzegać zasad. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno. Tak więc niech wszyscy dołożą wszelkich starań, by przestrzegać tych nowych reguł, by żyć długo i szczęśliwie. Omaera! Ohayou gozaimasu! Asa desu! 7時 ni narimashita! Kishou-jikan desu yo! Dzień dobry wszystkim! Jest teraz 7 rano i noc oficjalnie się zakończyła. Czas wstać i gnać! Przygotujcie się na kolejny przepiękny dzień! Usiadłem na łóżku. Jeszcze na wpół śpiący przetarłem oczy. Powoli wyrwałem się z łóżka. Przypomniałem sobie, że jestem w pokoju Sayaki. I jeszcze sobie przypomniałem, że obiecałem się spotkać ze wszystkimi na śniadaniu. Lepiej już się tam udam. Opuściłem pokój Sayaki i skierowałem się prosto w stronę jadalni. Gdy wszedłem do jadalni, paru ludzi już tam było. Dzień dobry, Makoto! Dasz wiarę? Tego ranka to ja przybyłem tu pierwszy. Dzień dobry. No, dzień noberek. Chyba przyszłam wcześniej. Każdego, kto tu przyszedł na czas, można uznać za wzorcowego ucznia. A ci, którzy pojawili się nieco później... Yo! Snorki za spóźnienie, mój make-up zwyczajnie nie chciał dziś współpracować. Przepraszam, panie i panowie, mój poranny obowiązek trwał trochę dłużej niż zwykle. Byli tymi, którzy nie przejmowali się za bardzo czasem. To do nich zalicza się większość licealistów.
I wreszcie ci, na których trzeba czekać całą wieczność. Przypuszczam, że się spóźniłam. Dzień dobry wszystkim. Moja wina, ziomki. Przespałem swój budzik. Co? To jest taki wielki grzech się spóźnić? Nie zaspałem? To tak dla waszej wiadomości. Serio? W ogóle. To wszystko przez trójkąt bermudzki. Nie obchodzi ich ani czas, ani inni ludzie. Ten typ wszystko robi w swoim tempie. Ale niezależnie od tego, wszyscy przybyli. A przynajmniej tak miało być. Chwila, nie brakuje nam jeszcze kogoś? Tak, wciąż nie ma Sayaki i Byakui. Nie wiem co z Byakują, ale... Zdecydowanie umieściłbym Sayakę w kategorii wzorcowych uczniów. Więc w jej przypadku tak się spóźniać. Nanda. Co tu się dzieje? Czy coś się stało? Ej, gościu, widziałeś Sayakę po drodze? Z jakiej racji bym miał? Przyszedłem tutaj prosto ze swojego pokoju. Czyżby zapomniała o naszej śniadaniowej obietnicy? Wydawało mi się, że zawsze ma wszystko pod kontrolą. Podczas słuchania, o czym wszyscy mówią, pojawił się we mnie zalążek niepokoju. I zalążek ten szybko zaczął rosnąć. Muszę wyjść. Muszę sprawdzić, czy wszystko z nią dobrze. Słowa ledwo co opuściły moje usta i już wyleciałem na korytarz. Pierw udałem się do mojego pokoju, gdzie pozwoliłem Sayace zostać na jedną noc. Czyli tam, gdzie powinno być bezpiecznie. Lecz w ciągu tej jednej nocy... pokój zamienił się w pole bitwy. Co do cholery! To jest replika miecza, którą przyniosłem tutaj do samoobrony. Został wyjęty z pochwy. Co ważniejsze, gdzie jest Sayaka? Lepiej sprawdzę łazienkę. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Nie mogłem przestać krzyczeć. To, na co właśnie patrzyłem. Obraz niczym z horroru potwornego. Jakiś koszmar. Krew. Sayaka. Nie jestem w stanie wszystkiego pojąć. W jednej chwili rzeczywistość zmieniła swoje oblicze. Nagle wszystko zalała ciemność. By przeżyć koszmar. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Jak widzicie, mamy pierwsze zabójstwo. Ktoś zabił Sayakę. Powiedzcie mi, czy podobało wam się to, czy podobały wam się nowe FX-y i tak dalej, czy taki głos i tym podobne wam się podoba, bo ja widzę, że z 39 minut prawie nagrania. Kurde, ale się zagrałem. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!